Dzień dobry, hej, witajcie kochani. Zapraszam do holu zakupowego z Pepco. Może zaczniemy od talerza, bo bardzo mi się podobał ten talerz. To jest akurat deserowy. Już od dawna polowałam właśnie na talerz w tym kolorze i w tym kształcie. Wiecie, chodzi mi o te ranty takie, żeby miał tak do góry, a nie żeby był taki całkiem płaski. I ten talerz kosztował 15 zł. Można go w zmywarce myć. Tutaj widzę mikrofalę. I oprócz tego, tylko trzeba uważać, bo łatwo jest go porysować. Ja sobie tu trochę ten mały przerysowałam drugim talerzem, ale spróbuję to usunąć. I jeszcze dwa takie talerze obiadowe. I ten większy kosztował 20 zł. I on ma średnicę 26,5 cm, a ten mały 21 cm. I tu jest taki uchwyt do kuchni, silikonowy na zmywak. Ja mam railing, taki wisi nad zlewem, więc zawieszę i będę sobie mogła tam przechowywać zmywak, bo u nas jest często afera, dlaczego te gąbeczki wiecznie leżą w zlewie. Wiecznie takie coś słyszę. No więc teraz będzie sobie wisiał na relingu i gąbka będzie tam w nim. Jak widzicie, są dziurki, tak więc jakiś nadmiar wody ewentualny będzie sobie swobodnie ściekał. Tutaj skarpety. Skarpety mojej córki akurat z misiami. Ona lubi tak czasem takie właśnie motywy. Tutaj taka krata, paseczki u góry, serduszka. Jest taki jakby niebieski z szarym, taki kolor. No i tutaj też takie misie. A moje skarpety, w których też mi się wzór spodobał. Ja też czasami lubię takie, wiecie, inne niż te czarne, białe, czy takie jednolite w ogóle. I te są wyższe, tamte są stópki, a też są wyższe, z takim wykończeniem. Taka pipetka, o, z czarnym. I ostatnie takie. I te moje skarpety kosztowały 12 zł. I to jest trójpak. A te mojej córki stopki 4 razy 10 zł. Słuchajcie, mam dwie makramowe sowy na korytarzu. Tutaj jak się zaraz wchodzi do nas do domu i właśnie potrzebowałam jeszcze na jedną ścianę, na taki jakby komin, taką węższą ścianę, coś, żeby też było związane z makramą. I taką tęczę znalazłam w Pepco. Tęcza ta kosztowała 12 zł i były jeszcze beżowe. Wydaje mi się, że ciemniejsze, jaśniejsze, takie wiecie, jednolity kolor. Albo jedna była w jednym kolorze, a druga miała chyba, nie wiem, bo tak się za bardzo nie przyglądam, ale tak mi się wydaje, że może jeden ten taki był jaśniejszy, drugi ciemniejszy i tak wiecie. A mi się akurat podobała ta najbardziej kolorowa. I chyba najbardziej będzie mi pasowała. Tu jest papier po tych talerzach. Szalik. Właśnie ostatnio sobie pomyślałam, że potrzebuję czarno-biały szalik. Tak najbardziej by mi pasował. No i akurat, popatrzcie, tak się złożyło, że w Pepco były takie szale. On jest taki dość gruby, w sensie nie, że materiał jest gruby, materiał jest akurat taki przyjemny, delikatny, dość cienki, tylko on jest dość szeroki, o tak chciałam bardziej powiedzieć, że on jest dość szeroki i on kosztował 25 zł. O, to jest jego taka całkowita szerokość, czyli myślę, że taki w sam raz po złożeniu, taki dość cienki, fajny. Oczywiście ktoś tutaj pisze, SMS-uje i słuchajcie, to jest hit. To jest hit, jest to masażer do karku. On kosztował 15 zł. Ja sobie go wypróbowałam tam w sklepie i powiem wam, że dopiero się przekonałam, że mnie kark boli. To naprawdę działa i to naprawdę fajnie się tym masuje kark. To się tutaj za te rączki tak jakby ciągnie z jednej i z drugiej strony i wtedy się te kółeczka, widzicie, tak specjalnie wyprofilowane, kręcą na waszym karku, tutaj z boku dokładnie. Są takie bolesne miejsca i warto je rozmasować, żeby nas głowa między innymi nie bolała. Ja właśnie odczuwam też między innymi od pracy dość dotkliwie kark.
taką bolesność i powiem Wam, że fajne to jest, naprawdę. Spróbowałam sobie też w domu, działa, naprawdę działa. Tutaj biustonosz taki sportowy, czarny. On tu ma chyba wyjmowane te poduszki, bo on tu ma takie poduszki. No i z tyłu taki, wiecie, jak taki topik krótki. Drugi taki brudny róż, on znowu ma tak, o, na krzyż jakby z tyłu, ale takie ramionczka jak od zwykłego biustonosza. A, cen Wam nie mówię. Ten czarny kosztował 20 zł, a ten kosztował 15 zł. Słuchajcie, kupiłyśmy też sobie majtki, ja nie będę Wam może rozkładać, tak pokazywać, bo wiem, że niektóre osoby są trochę zbulwersowane, jak się pokazuje bieliznę, albo ostatnio nawet słyszałam, że jak się pokazuje podpaski, tampony. Dla mnie to jest rzecz zupełnie normalna, mi to nie przeszkadza, widzę dużo youtuberek pokazuje, mi to totalnie nie przeszkadza, przynajmniej wiem co, gdzie, za ile mogę kupić, a wszystko co ludzkie nie jest mi obce, ale okej, aby kogoś miało zbulwersować, to nie będę pokazywać, po prostu takie szare tutaj z koronką. I kolejne to jest akurat trójpak. Tamte szare kosztują 5,50 za dwie pary. Trójpak dałam 12 zł. No i akurat jest w takich kolorach. Tutaj taka kratka, tu taki jakby ciemny róż. I tutaj taki ładna zieleń, serduszka różowe. Moja córa jest taka koszulowa, lubi wchodzić w różnych koszulach, właśnie w tego rodzaju bluzkach. I wypatrzyła sobie w Pepco taką ładną bluzkę. Z długim rękawem zapinanym na trzy guziki. No i tutaj w każdej koszuli, czy w tego rodzaju bluzeczkach, kołnierzyk trójkątny, no i guziczki. I tutaj takie przeszycia, także ona się tak trochę odcina. Fajna jest, fajna jest. Tak jak widzicie, z tyłu jest trochę dłuższa. Taka półokrągła, takie ma wykończenie. A z przodu jest taka bardziej prosta, chociaż też trochę taka półokrągła, ale krótsza. Ubrani jeszcze sweterek. Słuchajcie, bateria mi pada, więc muszę szybko pokazać, albo będę musiała ładować. I sweterek czarny w takie beżowe, to nie jest biały, to są takie beżowe paseczki. I były też jasne sweterki, właśnie takie beżowe, takie lekko jakby z różem. To jest taki zwykły sweterek zapinany na guziczki. Tutaj jest napisane, że to kardigan, dla mnie to jest taki zwykły sweterek, dość krótki, ale nie jakiś bardzo krótki. Kosztował 40 zł. Powiem Wam, że bardzo fajny. Do spodni czy do spódniczki. Pod spodem jakaś bluzeczka. Jakiś topik. I super. Ja lubię właśnie takie swetry zapinane. I były przecenione takie grube, misiowate bluzy męskie, więc wzięłam mojemu, żeby miał chociażby do lasu, bo wiecie, on też lubi wędrować. I ona kosztowała 50 zł, a teraz po przecenie 30 zł. Tutaj u góry stójka na zamek, tutaj też zamek, jest taka kieszonka, tu taki materiał kurtkowy, a tak to jest taki misiu. No i ma taki ściągacz, żeby nie było zimno w rękawach i tak samo na dole. Chyba tu ostatni zakup. Do tego też zielona męska czapka. Taka zwykła czapka, tu z naszywką. I ona kosztowała 20 zł. Dziękuję kochani za oglądanie i zapraszam do oglądania innych filmów na moim kanale. Do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego. Pa!